Cześć, siema, z tej strony Danon. Zaczynamy kolejny mecz. Już piąty, tym razem ze Sportingiem Lizbona, o być albo nie być w Lidze Mistrzów. Skład obu drużyn, no to troszeczkę zrobimy małe zmiany. Wejdzie może Kucharczyk za Aleksandrowa. Moulin zejdzie na rzecz Radowicia i ławka rezerwowych prezentuje się następująco. A my zaczynamy jeden z ważniejszych meczów w tej fazy. Jeszcze Kwazaszwili, rzut wolny, piękny strzał, dobra. Mamy dobrą formę strzelecką, nieco gorzej, ale dobra. Pora przejść do meczu, pora wygrać ten mecz, pora udowodnić wszystkim, że jesteśmy warci i nasz zespół może grać dalej, możemy to wygrać. Chluszek do Gigiofo, Kazaszwili, teraz już Langille. No i Jefferson odbiera nam piłkę. Mam nadzieję, że nie będzie to jednostronny mecz, że poradzimy sobie z tym przeciwnikiem i zdobędziemy 3 punkty. Są bardzo potrzebne te 3 punkty, ponieważ mamy 4, a oni mają 6, co w łącznym rozrachunku daje nam 1 punkt więcej przed ostatnim spotkaniem. No i być może nawet i porażka w ostatnim meczu może nam dać awans, jeżeli Sporting również przegra swoje spotkanie. Wygra. O, i teraz fantastyczna szansa, no i niestety 1-0 dla Sportingu. Błąd naszej obrony, błąd naszego bramkarza przy podaniu do obrońcy i tracimy głupią bramkę, 1-0 już na początku spotkania dla Sportingu Lizbona. No fatalnie, fatalnie zaczynamy ten mecz, ale nie poddajemy się. Michał Pazdan, już szybciutkie podanie do Bereszyńskiego, Bereszyński do Radowicia, Radowicz do Nikolicia, Nikolic. Dobrze, dobrze, utrzymujemy się przy piłce cały czas. No i teraz szansa, teraz gol! Nikolic, 1-1, 8 minuta meczu i szybka odpowiedź. 1-1, Niemania Nikolic i mamy remis. Ależ fantastyczna okazja i strzelamy bramkę na 1-1. 3 minuty cieszyli się Lizbończycy ze swojej przewagi. Szybka odpowiedź Legii, no ale jak teraz odpowie Sporting? Czy będzie to taki cios za cios? Czy może jednak teraz już trochę się mecz uspokoi? No i Pazdan kapitalnie w obronie, kapitalnie. No i Malasz od bramki, dobre wybicie, przejmujemy tą główkę. Bardzo dobrze, teraz rozgrzewają piłkę Polacy. No i fantastycznie Langille teraz! A jakby to było bardziej prostopadło do Kazaszwiliego, ale tutaj źle zachował się nasz nominalnie chyba pomocnik, ale gra na lewym ataku. No ale teraz Radowicz przyszedł z tego klubu po niespełnorocznej przerwie w Legii, ale wrócił, no i mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony. Pereira, co zrobi Joe Pereira? Elias, Adrian Dost, no i cały czas spokojnie rozgrywały piłkę. Cały czas, no i Malasz teraz bez najmniejszych problemów. Mamy piłkę. Bereszyński, bardzo dobre podanie do Langille, długie podanie do Kucharczyka. Kucharczyk niestety przegrywa tą główkę. No i tutaj Nikolić troszeczkę niecelnie, ale mamy szansę odzyskać piłkę, mamy szansę. I bardzo dobrze Michał Pazdan, kapitalnie Michał Pazdan. Kolejny znakomity jego mecz. Radowicz, no i teraz może Gigiofo uwolni się, dobrze tutaj w środku pola, podanie na skrzydło, znakomite do Kucharczyka. Kucharczyk, co zrobi Michał Kucharczyk? Ach, odebrana piłka Kucharczykowi, ale może jednak powalczy, może jeszcze odzyska tą piłkę. No i tutaj, no nie, niestety tutaj już nic nie możemy zrobić. Teraz już Sporting przy piłce. Jak na razie znowu długo utrzymał się przy piłce. No i teraz ogrywa naszego Miro Radowicia, ale nie bez większego nacisku ze strony Legionistów. No i nadal cofają piłkę do tyłu zawodnicy Sportingu Lizbona. Dost. My nie za bardzo im przeszkadzamy. Cały czas jakby troszkę cofnięcie, jakby troszeczkę za plecami zawodników Sportingu Lizbona.
rozgrywało piłkę. Powału. Semiedo. Oliveira, Adri. Jefferson do tyłu. Semiedo. No i co zrobi Semiedo? Na skrzydło do Pereira. Pereira nie za bardzo ma co zrobić z tą piłką. Poziemy do Adriana. Jefferson już przy piłce. No i nadal bez większych. No i tu chyba podane, ale złe to podanie. Nie, już wygrywają główkę. Ale rzeźniczek, świetnie, świetnie, rzeźniczek. No i teraz Miloradović. Będzie prosto padła piłka, no ale przecinają zawodnicy ze Sportingu. Dobra, piłka, no teraz Bruno Casse. Ale tracimy znów piłkę. No i teraz groźnie na skrzydle. Bruno Casse dost. No i uwalnia się podkrycia, no ale tutaj fantastycznie, a fatalnie za to Sporting. Michał Kucharczyk uwalnia się na skrzydle. Michał Kucharczyk, podanie do Gigi Ofo, faulowany. Będzie rzut wolny dla Legii. Groźna może być sytuacja pod bramką Sportingu. No będzie na pewno, no mur się przesunął. Sędzia, żółta kartka. Chyba żółta kartka dla kogoś. Ale może strzelimy bezpośrednio na bramkę. Nikolić, on musi to załatwić. On musi oddać fantastyczny strzał. Nikolić, on nad bramką. Niestety. 37 minuta meczu. 1-1 na początku meczu. Szybka odpowiedź Legii. Cały czas remis. Oj, teraz Pazdan się pomylił, ale już naprawia swój błąd fantastycznie Michał Pazdan. Malarz bardzo celny do Bereszyńskiego, Bereszyński do Rangila. Kaszwili. No i ładnie Michał Pazdan tu się. Ależ fantastyczne teraz podanie do Kaszwili doświrodkowuje. Ależ teraz Miloradović miał szczęście. Faul naszego zawodnika, no i albo ręka, chyba to była ręka Miloradovicia. O ile się nie mylę, no ale tutaj spod pressingu już wychodzą zawodnicy Sportingu. Adrian do tyłu. Joe Pereira. Spokojnie cały czas, spokojnie. Sporting na swojej połowie. Posiadanie piłki 61-39, ale już odgrywamy piłkę. Aj, niestety. Za szybko się ucieszyłem. Cały czas atakuje Sporting. Cały czas Sporting przy piłce. Ich przewaga w posiadaniu piłki jest znacząca. Ale co z tego, skoro nadal remis, 45 minuta meczu. 1-1. Wciąż bez rozstrzygnięcia. No i koniec pierwszej połowy. Koniec tej pierwszej wyrównanej dosyć połowy poza posiadaniem piłki. Gdzie tutaj Sporting zdecydowanie przeważał. Elias do Adriana. Bruno Casse. Teraz ładnie Michał Pazdan przyjmuje piłkę po raz kolejny. No, nasza ostoja obrony. Ale teraz Gigi Ofo. Fantastycznie do Kucharczyka. Kucharczyk opanował piłkę. Kucharczyk. Wysokość pola karnego. Lewa strona boiska. Kucharczyk dośrodkowuje. Kucharczyk, ale to niestety dosyć słabe to dośrodkowanie. Michała Kucharczyka za lekko. No i bez problemu poradzili sobie obrońcy. Ale teraz Nikolić! No niestety nie ograł zawodnika Sportingu Lizbon, ale znakomicie odebrał tu piłkę. Walczył legioniści. Chcą zwycięstwa w tym meczu. 52 minuta meczu. Sporting. Na trybunach cały czas słychać doping kibiców Sportingu, ale Legia też nie odstaje. Legia cały czas dopinguje swój zespół. No i teraz znów Sporting do tyłu. Znów jakby trochę chcieli zaoszczędzić czasu. Im ten remis znakomicie. Znakomity wynik dla Sportingu, ale jest to zespół oczywiście zdecydowanie bardziej utalentowany od naszego. Ale nie można legionistom odmówić walki w tym meczu. Nie można, ale teraz Bereszyński, znakomite odebranie. Bereszyński do Nikolicia, to musi być bramka, nie! Nie wierzę. Nie wierzę, Nikolić poduje setkę z tak bliskiej odległości i jest nadal 1-1.
No i dość, czy ta sytuacja się zemści na nas. Gerson. William. Jefferson. William. Ardien, no może teraz, ach niestety. Oj, strzał niebezpieczny obok bramki, no Sporting teraz postraszył nas niesamowicie. Już mogliśmy przegrywać ten mecz, już mogliśmy... Mogło być już po meczu po prostu. Langille, ach strata, głupia strata teraz Langilla, no i znów piłka Sportingu. Znów Sporting wypracowuje sobie kolejną sytuację do strzelenia bramki, ale jak na razie wykorzystali tylko jedną po naszym błędzie, po fatalnym błędzie. No i teraz znów Radović odzyskuje piłkę, no i dobrze do Nikolicia, ale czy dojdzie? Nie dojdzie, nie dojdzie. Niestety za słabo, za słabo. Nikolić pressingiem, teraz Kucharczyk podejdzie. To już końcami palców. Ale tu musi Michał Pazdan, dobrze, nasi zawodnicy, no i Radović, wydaje mi się, że był faulowany, ale dobrze, teraz do Langilla, Langille, do Kucharczyka, co zrobi Michał Kucharczyk, strzela, Kucharczyk, ale niestety to był chyba strzał i od bramki, no niestety Michał Kucharczyk nie poradził sobie w tej sytuacji i strzela fatalnie obok bramki, dobre kilka metrów obok bramki. William przy piłce, on prowadzi akcję, on konstruuje kolejną akcję zespołu z Lizbony, no i zobaczmy, jak sobie poradzą w kolejnej sytuacji. Oliveira do tyłu, do Beto. Beto dosyć wysoko wyszedł, ale William teraz już przy piłce, Jefferson, Beto wrócił na swoją pozycję, do bramki. Mogą spokojnie rozgrywać piłkę. Uuu, teraz fantastyczne to podanie. No i nie zdążył tutaj rzeźniczek za nim, ale już znów do tyłu. Znów nic im to nie dało. Langille, no i teraz do Nikolić, ale to chyba była pozycja spalona naszego napastnika. Choć nie wiem, bo nie doszedł do piłki, no i popatrzmy. Kolejna sytuacja dla naszych rywali, Jefferson, nie odbieramy piłki. Byliśmy tak blisko, no i teraz Bereszyński, on musi tą główkę wygrać, wygrywa ją Radović przy piłce, Radović, Milor Radović, bardzo dobrze, teraz do Nikolić, będzie dobra poda piłka do Kucharczyka, czy on to wygarnie, nie, mamy rzut z autu, będzie jeszcze jedna sytuacja dla naszej Legii Warszawa, dla klubu z Polski. No i Chluszek, ale znakomicie utrzymał się przy piłce, Chluszek teraz do Langille, dawaj, teraz taka sytuacja Kołarzaszwilego i on takim niecelnym, znaczy celnym strzałem, ale niestety prosto w bramkarza i nadal 1-1, no i teraz byliśmy bliskie odzyskania piłki, no ale teraz fantastyczna szansa Sportingu, Sporting, słupek, niesamowita sytuacja, ale ponad bramką, już po dobitce. Uff, wielkie emocje, ale i stawka jest ogromna. No i teraz Ardien do Bruno. No i teraz groźna sytuacja, ale ponad bramką i spokojnie. Zróbmy jakieś zmiany na końcówkę, żeby wzmocnić może nasz atak. No może Radovića ściągniemy, jest już naprawdę mocno zmęczony. Jodłowiec wejdzie i Aleksandrow za Kucharczyka, no choć nie wiem, Kucharczyk może jednak zostanie. Zmieńmy Langilla i zejdzie, i wejdzie oczywiście Kucharczyk jako zmiana taka jakby powrotna na swoją pozycję. Dobra, zobaczmy teraz Malarz, krótko, dobrze, teraz do Chluszka. Chluszek wygrywa tu fantastycznie, zobaczymy co zrobi. Niezłe podanie teraz do Michała Kucharczyka. Michał Kucharczyk, dobrze, to wygląda. Michał Kucharczyk, gol czy nie? Nie, nie wierzę. Pusta bramka była. A my tak fantastyczna sytuacja, niewypracowana. A teraz Guilherme już, szybka piłka. No i teraz czy Aleksandrow jest szybki, czy odzyska tę piłkę? Nie, niestety, już spokojnie, już ale daleki wykop. No i to będzie groźna sytuacja dla naszych obrońców. No i Jodłowiec. Teraz dobrze, utrzymać się przy piłce. Bardzo dobrze.
Guilherme wychodzi na pozycję Aleksandrow. Aleksandrow. Teraz podanie do Nikolicia. Nikolic. Ale teraz już fatalnie, fatalne było to podanie. Będziemy musieli chyba jednak poczekać na mecz z Realem, nie wiem. Popatrzmy na razie na tabelę grupową, jak wygląda. Jak wygląda tabela grupowa. Będziemy chyba musieli pokonać w ostatnim meczu Real Madrid i liczyć na potknięcie naszych rywali. No niesamowite, no tak, będziemy musieli wygrać. Będziemy musieli wygrać z Realem Madryt. Wygrać z Realem i liczyć na potknięcie Sportingu z Borussią Dortmund. No nic, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.